Cześć, ja jestem Erko i mam dla was dzisiaj coś specjalnego. Pamiętacie stadion z Haranu, polski autobus bądź flagi w Dying Light 1? Kilka nawiązań do naszego kraju możemy również znaleźć w drugiej odsłonie gry. Są to m.in. miejsca, jakie mogą na co dzień zobaczyć mieszkańcy Wrocławia za oknem. Siedziba twórców gry, czyli Techlandu, znajduje się właśnie w oto tym mieście. Stąd na pewno możemy zobaczyć elementy miasta przeniesione na obraz gry. W grze można spotkać łudząco przypominające wieże ciśnień z Wrocławia, wyspy oraz mosty. Są to m.in. wyspa Słodowa, Bielarska, Piasek bądź inne, które na pewno by prawdziwi znawcy rozpoznali, oraz mosty na wzór takich jak Zwierzyniecki czy Rędziński. Kilka z tych budowli zaprezentuję wam na załączonym gameplayu. Tak jak w rzeczywistości, w grze można również w pobliżu zauważyć różne kościoły. I mamy oczywiście również wieże ciśnień. Znajdziemy ich w grze kilka, które możemy przejmować. Jedna z nich wyglądała jak wieża Porek, z którą mieliśmy w grze do czynienia w pierwszym akcie w jednej z głównych misji. W grze oczywiście znajdziemy również inne nawiązania i akcenty do naszego pięknego kraju, więc wiem, że być może przeciągam już w tym momencie z tymi budowlami. Dlatego lecimy z następnymi rzeczami. W kilku miejscach na ścianach i murach spotkamy również graffiti z napisem pierogi oraz dopisek brak szacunku, ale również możemy w grze znaleźć na przykład przepis na pyzy. A wy lubicie polskie pyzy? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, a razem z nim możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, bo nagram chętnie kolejne ciekawostki. A przechodząc szybko dalej, mamy mural z kotem o imieniu Bułka, który jest prawdziwym kotem jednego z pracowników Techlandu, odpowiedzialnego za projekty lokacji w grze, który właśnie zapewne stworzył mural poświęcony swojemu kotu. Ostatnią ciekawostką, którą znalazłem i zaprezentuję wam dzisiaj, jest to nawiązanie muzyczne do polskiego zespołu rockowego Koma, którego nazwę można znaleźć na bluzie NPC. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku, lecz są jeszcze takie ciekawostki jak misja, w której zwiedzamy mieszkanie starego Polaka, więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejne ciekawostki na moim kanale z Dying Light 2, zostawcie proszę komentarz, łapkę w górę i subskrypcję, aby mnie zmotywować do nagrania następnych filmów na kanał. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało, mam nadzieję, że czegoś z tych ciekawostek wcześniej nie widzieliście. Ja się żegnam i do następnego razu. Na razie.